Z uchwałami można się zapoznać na terenie administracji, na terenie siedziby spółdzielni. Zapraszam wszystkich na to głosowanie. W czterech punktach to organizujemy. Od godziny 8 do godziny 16. Także to jest prawie cały dzień. Zapraszamy z dowodem tożsamości, żeby mogły panie zweryfikować, czy ta osoba jest członkiem, czy nie jest członkiem spółdzielni. Będą przygotowane listy, będzie zweryfikowane, czy ta osoba, która przychodzi oddać głos, jest członkiem. Jeśli jest, dostanie kartę do głosowania, w którym zaznaczy w odpowiednich kwadratach krzyżykiem, że albo jest za tym, ażeby zrobić korektę do statutu, albo nie jest, albo że się wstrzymuje. To jest dosłownie chwila, moment. Od tego głosowania zależy, czy ta poprawka dotycząca pełnomocnic wejdzie w życie, czy nie. Tak, tak. Tutaj chcemy właśnie przeprowadzić takie głosowanie, żeby zobaczyć, czy jest taka wola mieszkańców, żeby te pełnomocnictwa były nie wystawiane in blanco, tylko żeby były wypełnione czytelnie z danymi członka i z danymi pełnomocnika i żeby to było złożone na 5 dni przed planowanym zebraniem w siedzibie spółdzielni. To pozwoli nam przygotować listy pełnomocników, żeby sprawnie, szybko i członkowie, i pełnomocnicy mogli wchodzić na salę do głosowania, do zebrania walnego. To wszystko usprawni i w jaki sposób zabezpieczy, żeby to nie były pełnomocnictwa niewypełnione. To głosowanie to pokłosie sytuacji, do jakiej doszło w maju tego roku, kiedy właśnie przy pełnomocnictwach próbowano przejąć władzę w spółdzielni. Jak najbardziej. W ostatnim czasie, to jest w maju bieżącego roku, nasza spółdzielnia została zaatakowana przez osoby trudniące się handlem pełnomocnictwami. Na dwie pierwsze części walnego zgromadzenia przybyły osoby spoza powiatu chrzanowskiego, nie będące członkami spółdzielni. Na podstawie dokumentów pełnomocnictw w trybie in blanco reprezentowały one członków spółdzielni. Mając na uwadze te zdarzenia z tegorocznego zebrania członków spółdzielni, walnego zebrania członków spółdzielni, chcemy właśnie ujednolicić zapisy statutu. Zapis w statucie będzie polegał na tym, iż członek spółdzielni, czyli mocodawca, chcący, aby reprezentował go pełnomocnik, będzie zobligowany do wypełnienia dokumentu przedstawionego przez spółdzielnię, dostępnego zarówno w siedzibie spółdzielni, jak i administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej spółdzielni. Prawidłowo wypełniony dokument będzie musiał być dostarczony do siedziby spółdzielni. Ma to na celu w pierwszej kolejności właśnie zabezpieczenie interesu samej spółdzielni oraz jej członków, a także właściwe zorganizowanie przebiegu walnego zgromadzenia. Czyli nie będzie tak zwanej możliwości wypełnienia tego na kolanie tuż przed walnym zgromadzeniem. Dokładnie. Ma to na celu uniemożliwienie posługiwania się dokumentami pełnomocnic w trybie in blanco, tak jak to miało miejsce w maju tego roku, gdzie osoby na ścianach elewacyjnych budynku tuż przed wejściem na daną część głosowania wypełniały ten dokument i na podstawie tego dokumentu te osoby brały udział w głosowaniu.